kto to tutaj przyleciał? Taki maluszek. Tu obok jest Leon. No to już wiadomo, czyj on. Co ma znieżdżone biurko? To znieżdżone gołąbek dziubuś. Przyleciał do nas zmierzwiony gołąbeczek na koniec pierwszego dnia kwietnia. Dzień zimny, z wichurą, ze śniegiem. Teraz już może nie ma wichury, ale jest śnieg. Gołąbki zostały dzisiaj dobrze nakarmione. No i ten maluszek widać chce sobie tutaj odpocząć. No niech sobie odpocznie, zanim poleci na swój balkon. To jest bardzo dzielny. Ma duży apetyt, rozpycha się. Je z wielką chęcią. Gołąbek się tutaj tuli, jakby chciał przysnąć może. Ciekawe, czy u nas zostanie na noc. W razie co kolacja na niego tu w rogu czeka. Jeśli tylko będzie miał ochotę. A jeżeli chce po prostu sobie zanocować, to nie ma problemu, ale szczerze, gołąbku, radziłabym ci, żebyś wrócił na twój zaciszny balkon, gdziekolwiek to jest, bo tam może być jednak przytulniej i mniejszy wiatr. Ale oczywiście zostań, jeśli tylko sobie życzysz. Jesteś słodki. A i to jest gołąbek dziubuś, ten co ma te takie piórka zmierzwione. Także w razie co, dziubuś, jesteś mile widziany, tylko był niegrzeczny, ale w tym wieku to gołąbki są jeszcze grzeczne. Jak starsze to zaczynają rozrabiać, zwłaszcza samczyki. No to słodkich snów, dziubuś. A w razie co, słoneczniczek jest metr dalej. To chyba gołąbek dziubuś już tutaj u nas zostanie na noc, bo dochodzi 19. On sobie tu pojadł, dostał słonecznika, nawet wszystkiego nie zjadł. Ułożył się wygodnie w kąciku, skurkował i sobie tak już chyba z pół godzinki przynajmniej kima. No i bardzo dobrze, niech sobie śpi gołąbeczek. Nie będziemy go stresować. Najedzony, wypoczęty. Do rana będzie miał spokój. Rano przyleci codzienna ekipa i go pognają. A na razie sobie śpi ptaszek. Zachodzi północ, w zasadzie już jest po północy, z 1 na 2 kwietnia. I to takie nierówne coś, to jest gołąbek dziubuś, który przyleciał tutaj na nocleg. Ja nie świecę tutaj ani flesza, ani żadnych lampek dodatkowych, żeby go nie stresować. Natomiast on się najadł przed spaniem około 18-19. Robił potem tu kubek, kręcił się. A tutaj ma, może nie widać, ale do okna, w stronę domu ma przykładane ciepłe buteleczki, termoforki z gorącą wodą. One są w stronę domu umożone szalikami, żeby ciepło nie szło na dom, tylko w tą odkrytą stronę na zewnątrz. Także śpi sobie, dziubłoku. Mam nadzieję, że rano tutaj sobie zjesz śniadanko, które już na ciebie czeka. Nie śniadanko, dziubuś. Tylko to nigdzie nie leć, majdź się. Thank you.
bada przestrzeń za klimatyzatorem. I dojada to, co Lotka nie dojadła. Chociaż Lotka raczej precyzyjnie wszystko wyjada, ale zawsze w zakamarku coś może zostać. Sztęczka mu się na szyi pojawia. Ciężko stwierdzić, czy to samiczka, czy samczyk. Ucho ma na wierzchu, lewe. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że piórka odrosną zdrowe przy nowym bliższym pierzeniu. No, ma ucho na wierzchu, pod okiem taka dziurka. Widać. Siedzi gołąbek dziubuś i będę wzywać jako patron, żeby zabrać go do naszego azylu. Te piórka bardzo mnie niepokoiły, nikt nie mógł pomóc. A po południowych godzinach gołąbek był apatyczny. Potrafił siedzieć całymi godzinami na parapecie, skubać sobie piórka, być skulony w piłeczkę i spać, nawet nie zlatywać na jedzenie, chociaż generalnie w ciągu dnia miał apetyt. I ja dzwoniłam do kilku klinik weterynaryjnych i doradzono mi, żeby jednak tych objawów nie lekceważyć, gdyż takie łysy nad ogonkiem. Ja nie chciałam tutaj już go filmować, męczyć, tylko po prostu od razu po schwytaniu wsadziłam do pudełeczka w miarę możliwości jak najszybciej, żeby się gołąbek nie stresował dodatkowo. A pani doktor jednak powiedziała, że właśnie to może być objaw chorobowy lub po ataku jastrzębia. Ja wiem, że raczej on tutaj kontaktu z drapieżnikiem nie miał, natomiast no, faktycznie te piórka są takie chore, powywijane. Plecki łyse, jedynie z meszkiem. Przy dzióbku też ma łyse, więc prawdopodobnie jest jakiś pasożyt. I mógłby poczynić dalsze szkody w organizmie i na skórze dziubusia. Także przekazuję go pod fachową opieką. No i mam nadzieję, dziubeczku, że kiedyś wrócisz tutaj do swojego bloku, do swojego parku, że odnajdziesz drogę do domu, chociaż pewnie za bardzo się nie zdążyłeś latać w teren, ale tak czy siak może spotkamy się gdzieś na mieście.